Przed siedzibą prokuratury krajowej pojawili się wczoraj wieczorem politycy PiS-u, by ostrzec przed próbą siłowego zajęcia budynku przez ministra Adama Bodnara. Jarosław Kaczyński zwrócił się do prezydenta, by zwołał Radę Gabinetową i Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Prokurator generalny zlekceważył postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prokuratora krajowego. Sędziowie orzekną w sprawie działań, jakie podjął Adam Bodnar, próbując odsunąć Dariusza Barskiego. Wczoraj minister we wpisie na platformie X utrzymywał, że jego nominat Jacek Bilewicz pełni funkcję pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Pierwsze spotkanie miałem w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, a zaraz potem przyjechałem do siedziby prokuratury krajowej. W tle widać tabliczki z nazwiskami, gdzie znaleźć można nazwisko Jacka Bilewicza. Na działania ministra zareagował zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski. W ustawie Prawo o prokuraturze nie ma funkcji pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Prokurator Michał Ostrowski ostrzegł, że wykonywanie poleceń prokuratora Jacka Bilewicza może skutkować bezskutecznością prawną podjętych na ich podstawie czynności. To wskazywałoby na rosnący chaos i słabnące zaufanie obywateli do stabilności prawa. Poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta mówi, że dla budowania swojej alternatywnej rzeczywistości nowa koalicja sięga po aparat siłowy. Ta alternatywna rzeczywistość nie jest rzeczywistością prawną. Jest rzeczywistością faktów siłowych. Przed budynkiem prokuratury krajowej w Warszawie wieczorem pojawili się politycy PiS-u. Ostrzegali, że podjęta została próba siłowego przejęcia i wejścia do gabinetu Dariusza Barskiego, w której udział miał wziąć Adam Bodnar. Resort Sprawiedliwości zaprzeczał, by próby miały charakter siłowy. Prokurator Dariusz Barski nie zrezygnował z funkcji. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński czeka na ruch prezydenta. Naszą nadzieją jest pan prezydent. Uważamy, że powinien zwołać i Radę Gabinetową, i Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Prawo i Sprawiedliwość oskarża prokuratora generalnego o próbę siłowej zmiany ustroju. A jaką karą zagrożony jest ten czyn? Od 10 lat do dożywocia. Od 10 lat do dożywocia. I pan Bodnar, profesor prawa, musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli rzeczywiście przyjdzie czas rozliczeń, to będzie podlegał takiej karze. Mówił na naszej antenie poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. Prokuratura już bada, czy prokurator generalny nie złamał prawa przy próbie wymiany prokuratora krajowego. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie.